Dobra. Co my mamy? Co my mamy? Tu jest skrytka, tu jest nasz pojazd. O, szybka podróż. Ale tu żadnej szybkiej podróży nie mamy. Tu nic. Dobra. Gdzie my mieliśmy tą szybką podróż? Tu gdzieś była? Śledzenie. Gdzie była ta szybka podróż? Tylko. Nie, to jest tylko przybliżenie. Śledzenie, przybliżenie. Gdzie my mieliśmy tą szybką podróż? A, Nani? Nani? Gdzieś tu była ta szybka podróż? Ślepi? What? Mój pojazd. Ja tu ślepy jestem chyba. Dobra, śledzimy. Ale serio? Widziałem, że była szybka podróż, kurde, ale... Okej. Dobra. Okej. Gdzie jest nasza bryka V? Co tu jest? Otwórz komunikator. Co innego, i koledzy z NCPD, oni od siedzenia na grubych portfelach dostali skrzywienia kręgosłupa tego moralnego. Teraz boli ich, że Anna prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnego obrotu szczepami na bazarze Kabuki. Wynik śledztwa mógłby źle wpłynąć na ich finanse, dlatego chcą, by Anna je przerwała. Nie, powiem tak, normalnie nie zraziłbym się tej roboty, ale po prostu szkoda mi tej dziewczyny. Spróbuję ją przekonać, żeby rzuciła ten syf i zmieniła towarzystwo. Okej. Dobra, ale gdzie nasze auto? Tłok, płok. Tu jest jeszcze jakieś skrytka, my jesteśmy przeciążeni, musimy się sprzedać troszeczkę. Nie patrzeć. Albo coś odłożyć przynajmniej. Nie wiem, auto chyba jest za blisko, żeby je przywołać, ale no cóż. Nie, jest szybko. Nice. O, czyli tu są szybkie podróże, dobra. Okej. Ciągle czegoś nowego się uczymy. Dobra. Tu. Dobra. Ja służę do sprzedaży przedmiotów oraz przekazywania. Okej. Dobra, to bym musiał się udać tutaj. Musiałbym się udać tu, tak. Trochę za dużo sprzętu mamy. Przy okazji będę musiał zobaczyć, co mamy za sprzęcik jeszcze. Ekwipunek. Coś nowego mamy. O. Okej. Z niem. Nice. Nice. Okej. Dobra. Spoko.
to są jeszcze za koszulki. Co my tu mamy? Syntetyczny top grey. Nie, bo to jest to, a to? Musiałbym zdjąć jej kurtałę, żeby zobaczyć. Okej. Spoko. To może być. Nie będę narzekał, nie będę narzekał. A tu jeszcze można coś dodać. Zwiększa pancerz. Okej. Okay, co on tu ma? Pancerz. Ciekawe. Ciekawe. Tu jest jakiś kombinezon. Okej. Mamy nowe portki, super. To jest 10 coś, dobra. Spoko. Są takie. Elegancko. Co tu jeszcze jest? Buty mamy jakieś nowe? Tak, są nowe. Z tytanowymi łukciami, dobra. Nice. No już tak w miarę wyglądamy, bym powiedział. W miarę. Kasowanie pamięci, zwarcie. Resetuje wstrzepy tymczasowo oślepiając przeciwnika. Zwarcie, nieśmiercionośny. Okej. Właśnie, ile mamy pamięci? Pewnie interfejsów. Kasowanie pamięci. Okej. Nie, to chyba jest nam potrzebne, moim zdaniem. Oświecił się, więc zostawmy to sobie. Zostawmy to sobie, bo to był jakiś tam wykrzyknik, więc zostawmy. A i co my tu teraz mamy? Obrażenie, granaty, 200 coś tam, 217 to jest to. Parerere. Granat błyskowy, hukowy. Są jakieś wabiki, tak? Okej. Co tu jeszcze możemy zmienić? Bronie, pistole. Co? Okej. Zbugowało się coś. No dobra. Z pistoli, co my mamy z pistoli? Chaos. Super, że pokazuje od razu ten. Który jest lepszy, a który nie. Dobra. A to tu mamy pistolet. Dobra, karabin szturmowy. Co to jest? Jest podwójna strzelba. Tu jest coś lepszego. W sumie tyle. Tu mamy naszą kochaną katanę. Katanę też bym zostawił sobie. Katanę bym zostawił. Z katany niezły deps. Okej. Okej. A potem nic nie mamy. Okej. Nice.
Dobra, i co możemy sprzedać? Zacznijmy od ciuszków. Zacznijmy ciuszków. Co tam, man? Co tam? Ulubiony top. Siema, siema, Pewex. Siemaneczko, siemaneczko. Nie opłaca się sprzedawać ciuchów ani rupieci, mówisz? A czyli tylko ten, tylko rupiecie, tylko ciuchów i broni, okej. Okay. Dziś kupę widziałem. A czemu się nie opłaca sprzedawać ten? Lepiej je rozmontowywać. Okej. Okay. Okej. Dobra, to a gdzie są rupiecie? Są modyfikacje. A, jod spierza i rupiecie, okej. Okay. 28 rupieci, okej, okay, dobra. Dobra, mam już, never mind, znalazłem. 9 tysięcy, nieźle. Ja tu już jeszcze skrytka. Okej. Okay. What? Nie, wait, what? Skrytka? What? Tak. Jeśli chcesz zarobić... Nie, spokojnie. Ja sobie dojdę do tego samemu. Bez przesady. Nie przesadzajmy, ale nadal jestem trochę obciążony. Nadal jestem obciążony. A rozmotywowanie jest nadal jest w inwentory, czy? Tak jest, jest w inwentory. Okej, okay, dobra. Ej, tu mam coś lepszego. Czemu mam tutaj coś lepszego i nie mogłem założyć tego? W sumie jeszcze trampki lepsze. Nice. Nice. Okej, okay, dobra. Chwilę się pobawimy w rozmontowywanie w takim układzie. O Jezus Maria, plecak. A potem wrzucimy do mnie, no i coś się lekko zdenerwowało. Jak to na PC wygląda. A co na konsoli jest lepiej ten? Lepiej niezbugowane? spokojnie. Nie, ta tylko gra, spokojnie. Dobra, czyli tak, to możemy rozmontować. Okej. Okay. Dobra. To już jest. To bym... Cyk. To jest jakaś bandana. To bym pozostawiał. Tu są wszczepy, tu są ulepszenia broni, tu są granaty zużywalne. Nice.
A, że na konsoli jest brzydka. O kurde, 11 FPS-ów i mydło. Render w 720p, brak tekstur, cieni, NPC-ów, wyświetlenie. No, ja nie mogę, to nieźle. Nieźle, nieźle. A pytanie, czemu tak szybko w sumie ogłosili tą premierę, pomimo że wiedzieli, że wyszło mi to jak wyszło w sumie, nie? Jakby nie patrzeć. To jest ciekawe. I to jest ciekawe. Rozbudować. Dobra, to jest dobrze. To jeszcze mogę usunąć. To też usuniemy sobie. To też. To sobie zostawmy tak na wszelki wypadek. Okej, okay, elegancko. No i od razu czyściej. Od razu czyściej, kurde. A ktoś grał w GTA 5 na PS3, to dość podobne doświadczenia. Nie, w ogóle nie grałem w piątkę, a tym bardziej na koncie PS3. O, od razu lepiej, lepsza prędkość. Jezus, dobra. Dawaj, bryka. Jedzie moja bryka. Moja bryka. Moja bryka. Stry, tytkę stryj. No i auto zaparkowane, o co chodzi? Właśnie, ile mamy hajsów? 9, coś tam, okej, okay, nice. Zapraszamy. Masz ochotę na zajebisty braindance? Już tu byłam. Nie kojarzę cię. Bo nie weszłam do klubu głównym wejściem. Patrz, jaka cwana. Dobra, zasady są proste. Spodoba ci się ktoś, znajdujesz zdjęcie w katalogu, pożyczasz brainsa i idziesz grzecznie do kabiny. Żadnego obmacywania, żadnego nagrywania. Wchodź. Baw się dobrze, skarbie. Witamy u Lizzie. Taką delikatną masz tę buźkę. Okej, okej, okej. Ale na PC, na ultra gra potrafi zachwycić ją. Spoko, spoko. Ja mam jakieś wysokie. Całuj buciki. Całuj buciki. Całuj mi coś innego. Podobno już nie jest tak blisko. Tu, 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 tu. Tutaj coś jeszcze ciekawego jest. Bierzemy, bierzemy. Sok pomidorowy. Zbieramy luty. A tu jeszcze coś jest? O, co? Pretensjonalny dupek. Okej. Okay.
Ślepa jesteś? Ej. Co dla ciebie? Ta nazwa klubu, Lizis, to od imienia właścicielki. Wciąż tu pracuje? Od dawna nie. To zresztą taka słodko-gorzka historia. Zaciekawiłeś mnie. Lizzie prowadziła tu kiedyś zwykły klub ze striptease. Lizzie's Bar. Dziewczyny miały niezłe stawki, ubezpieczenie, jako taką ochronę. To było dobre miejsce. Lubię takie historie. Złoty wiek, potem upadek, potem wspominki przy alkoholu. Epickie historie najlepiej wchodzą z butelką czegoś mocniejszego. Co w takim razie poszło źle? Tiger Claws odstrzelili Lizzie. Ktoś z gangu sprał jedną z dziewczyn. Lizzie odstrzeliła mu jaja z brzyna. Następnego dnia wrócili większą grupą. Nie miała szans. Ale ostatecznie Tigersi oddali to miejsce Moxom. No, w pewnym sensie. Dziewczyny musiały się z nimi dogadać. Na szczęście nie straciły głowy i szybko się zorganizowały. Zostawiły szyld z szacunku dla szefowej. I tak interes kręci się jakoś do dzisiaj. Okej. Dobra, co tu masz? Można tu dostać fajnego. Te gierki nie tylko. Ciekawe, ciekawe, dobra. Szukam Evelyn Parker. Nie wiesz, czy jest gdzieś tutaj? A kto pyta? Ktoś, kto może dać ci niezły napiwek, jeśli będzie zadowolony z odpowiedzi. Doceniam gest. Naprawdę. Ale tej odpowiedzi ode mnie nie kupisz. W porządku, Mateo. Czekałam na nią. Okej, proszę pani, proszę mówić. Evelyn Parker. Gdy tylko weszłaś do klubu, wiedziałam, że to ty. Jest, trzeba się nawodnić. Sanson? Moja ulubiona tequila. Skąd wiedziałaś? Może lubię wiedzieć wszystko o ludziach, z którymi pracuję. Może po prostu zgadywałam. Możemy pogadać o zleceniu? Podobno masz coś dla mnie. Tak, ale nie tutaj. Chodź ze mną. Będziemy w loży, Mateo. Nie ma nas dla nikogo. Okej, okay, nie ma nas dla nikogo. Wszystko jest w porządku. Po prostu powiedz mi prawdę. Dziękujemy. Ulele, ulele. Dex dużo o tobie mówił. Profesjonalna, skuteczna i godna zaufania. Mam nadzieję, że nie przesadził. Znam się na swojej robocie, mam sprawdzoną ekipę. Nie spieprzyliśmy do tej pory żadnego zlecenia. Ale zdajesz sobie sprawę, że oczekuję od was czegoś więcej niż obrabiania data termów. Czegoś znacznie więcej. Możesz być spokojna, jestem najlepsza. A Dex uprzedził mnie, że to robota podwyższonego ryzyka. Swoją drogą, od dawna ze sobą pracujecie? A co, piszesz biografię Dexa? Muszę cię rozczarować, niewiele o nim wiem. Czyli tak naprawdę go nie znasz. On nie zna ciebie. A jednak zlecił ci tę robotę. Ja pierdolę. Zadzwoń do Dexa, jeśli masz jakieś wątpliwości. Ja poczekam. Nie sądzę, żebym usłyszała coś, czego jeszcze mi nie powiedział. Albo coś, co chciałabym usłyszeć. Pod tym względem od fikserów gorsi są już tylko prawnicy i sprzedawcy samochodów. Chwilowo zaufam swojej intuicji. Pogadajmy lepiej o akcji. Co dla mnie masz? Rozumiem, że wiesz, co masz ukraść. Relik. Kluczową technologię programu Secure Your Soul.
Należy do Arasaki. Co oznacza, że cała operacja będzie cholernie niebezpieczna. Arasaka wydaje miliardy na rozwój technologii transferu osobowości, ale mnie interesują dane zapisane na reliku. Chip znajduje się w hotelu Konpeki Plaza. Byłaś tam kiedyś? Arasaka ma dobrą rękę do tej franczyzy, ale Konpeki w Tokio jest to klasa lepszym hotelem. Są bliźniaczo podobne. W Japonii mają lepszy personel. Singapur, Paryż i Waszyngton też wypadają przy Tokio Blado. Z tym muszę się zgodzić. Skąd dokładnie mamy zabrać ten relik? Z apartamentu na ostatnim piętrze. Pokój wynajmuje Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka jest w Night City. Czyli brukowce tym razem nie zmyślały. Wszyscy w Night City o tym plotkują. To w końcu dziedzic Imperatora. Jedyny wciąż żyjący syn Saburo Arasaki. Czyżby po 150 latach szacowny Imperator chciał przekazać władzę synowi? Niemożliwe. Mało kto w Night City wie, jakie są prawdziwe plany Arasaków. A ty wiesz? Taka szycha musi mieć armię ochroniarzy. Hotel jest pewnie teraz pieprzoną twierdzą. Yorinobu nie ma żadnej ochrony. Zrezygnował z niej dawno temu. O! Oh. Dlaczego? Znasz to powiedzenie o wywiadzie Arasaki? Sekundę po tym, jak kichniesz, w Tokio opada kwiat wiśni. Yorinobu jest przekonany, że ochroniarze donosili na niego ojcu.